Siemano, z tej strony Dimfa i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Gothic 2 Noc Kruka. Powiem nawet więcej. Dzisiaj zajmiemy się tym, że pójdziemy do Lestera czy Laresa. Ach, zawsze się mi ta dwójka myli. Byłem przed chwilą na dworze. Strasznie zimno i pada śnieg. Zima. Magia. A tu tak ciepło, że chodzi w krótkim rękawku. Zazdroszczę mu. Dobra, idziemy powolutku, idziemy. Hej, ty! I pracuje niemal. Wiesz coś o gildii złodziei w mieście? Te twoje. Oczywiście, że jest tu taka gildia. Jak w każdym większym mieście. Każdy paser czy kieszonkowiec ma z nią pewnie jakieś powiązanie. Wiesz, gdzie mogę znaleźć gildię złodziei? Bez obrazy. Ale nawet gdybym wiedział, to nie powiedziałbym ci ani słowa. Ci ludzie są zwykle bardzo drażliwi, jeśli chodzi o te sprawy. Powinieneś być bardzo ostrożny, jeśli chcesz się z nimi zadawać. Dobra, chodźmy. Gdzie teraz? Właściwie może być go tylko żart. Na farmę Onara. A więc ruszajmy. Chodź za mną. Farma Onara. Czemu wybór farmy Onara? Z tego względu, że ona nam pomoże trochę z expem. Tak, dobrze słyszycie, z expem. Czemu? No po prostu, jak sami wiecie, musimy trochę na samym początku posiłkować się na NPC-ach. Dopóki nie mamy żadnej zbroi, lepszego miecza, czy czegoś w ogóle fajniejszego, mam małe szanse, żeby zabić, nie wiem, dwa wilki młode. To jest dosyć trudne wyzwanie. Natomiast powiem wam więcej. Myślę, że większość z was na pewno się może spodobać motyw, że nie zostanę magiem. Nie. Bo pisaliście, żebym magiem nie zostawał, tylko kim innym. O, jeszcze tutaj sobie pogadamy z tym panem. Może tu farma Akila gdzieś jest po drodze. Szukasz pracy? Jasne. A o co chodzi? Mój chłopiec na posyłki nie wróciła, a czekam na dostawę od farmera Akila. A ile na tym zarobię? Dam ci 50 sztuk złota. Świetnie. Powiedz Akilowi, że ja cię przysłałem. Dostaniesz od niego paczkę, przynieś ją do mnie. Mój mąż uważa inaczej. Okej. Z tego co pamiętam, będziemy szli koło farmy Akila, bo tam jest to wejście chyba, ale na razie sam tam nie mam co iść. Tak samo z odzyskaniem latarni Jacka. Moje szanse są na razie mizerne na to powodzenie tej misji. Jeszcze jedna z tych bestii! On nam pomoże przy okazji wyekspić się trochę. Co widzicie? Już! Idziemy. Kolejny wilk, czyli kolejny exp. No, całkiem nieźle. Exp i jedno mięcho. Potem to mięcho mogę usmażyć. Tu jeszcze jeden wilk. O, ten poleciał na hita, proszę bardzo. Że tak powiem, w Gothicu 2 był taki mankament, że ja nie pamiętałem tutaj, że tutaj można mieć więcej siły niż 100. Olbrzymi szczur, ale na to wygląda, że można i to się na setce nie zatrzymuje. Ja będę rozdawał wszystko na razie chyba w siłę, żeby mieć jak najlepszą broń. I to będzie chyba taka główna zasada, bo chodź tu, bydlaku! Nie widzę innego sensu. A on sobie zabije coś tam goblina chyba. Ale sobie pozbieram te grzybki. Aha, dobrze myślałem. Dobra, jeszcze tutaj lagę. Goblina przeszukamy. I idziemy dalej. Chyba tam po lewo była farma Akila, z tego co pamiętam. Kolejny wilczek. Czy coś tu jest? Nie ma nic. O, jak dobrze, że on jest nieśmiertelny, serio. Jak dobrze, że on jest nieśmiertelny. Dwa kryte szczury. Dużo kryte szczury dostanę. Całkiem w porządku. Nadal są takie proste jak w jedynce. Chociaż wyglądają inaczej. Słyszę gdzieś jeszcze kryte szczury. I
Tu gdzieś ktoś gada. Dobra, pozbierajmy wszystko. No, gdzieś ktoś gada. W ogóle ich nie słychać. Chyba tutaj był rabunek jakiś taki ostrzejszy, ale nic nie zostało ukradzione, tylko widzę strzały, trupy. I to musiało się zdać żyć kilka dobrych tygodni temu, chociaż krew jeszcze widać. Gdybym był wiedźminem, wcisnąłbym prawie przycisk myszy i bym leciał sprawdzić za tropami krwi, do kogo prowadzą. Jeszcze trochę złota. Dobra. Chyba wszystko. O, na pewno tego ukradli. Z nim na pewno będzie jakaś misja. Jak będę wracał, to na pewno będę chciał z nim porozmawiać chwilę. Farma Onara. Chyba tam prosto to było, pamiętam. O nie, o nie, o nie, pirat. Zaczepi mnie, czy nie? Ja miałem do ciebie wrócić. Patrzcie, kogo my tu mamy. Myślałem, że chcesz mi pomóc. Ja też. A ty co zrobiłeś? Po prostu zwiałeś. Sądziłeś, że będę tam uziemiony na zawsze, co? No i masz. Jak sam się o siebie nie zatroszczysz, to nikt ci nie pomoże. Następnym razem tak łatwo ci nie pójdzie, więc lepiej dotrzymuj słowa. Zresztą potrzebuję właśnie kogoś takiego jak ty. A kim ty właściwie jesteś? To nie twoja sprawa. Gdybym chciał ci powiedzieć, kim jestem, to chyba bym to zrobił, nie? Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy, durniu. Szukam pewnego gościa. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. O ile wiem, był skazańcem w starej kolonii. Jego imię zaczynało się chyba na D. Mówisz od jego. Możliwe, że tak ma na imię. Nie jestem pewien. Będę musiał poczekać, aż stanę z nim twarzą w twarz. Coś jeszcze? Tak, ty pyszałku. Jest coś jeszcze. Potrzebuję broni. Potrzebuję prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. Posłuchał mnie właściwie. W mieście nie było żadnych handlarzy bronią? Chyba żartujesz. Mają tylko jakieś śmieci. Oto 10 złotych monet. Ty biedaku, zatrzymaj te grosze. Mam lepszy pomysł. Niedaleko stąd jest jaskinia. Zakopałem tam swoje rzeczy. W jaskini jest niebezpiecznie i nie mogę tam iść sam. No to się zdziwiłem. Na pewno będę musiał do ciebie wrócić. Chociaż z tego względu, że na pewno będę chciał do ciebie wrócić, po prostu zrobić kolejną misję. A tu są kolejne grzybki. A więc jesteśmy. Cóż, przez resztę drogi poradzisz sobie sam. Muszę wracać do miasta. Mam tam kilka spraw do załatwienia. Idź po prostu tą drogą. I pamiętaj, bądź twardy i nie daj sobie wcisnąć... A on we mnie wierzy. Myślę, że sam dojdę, gdzie mam dojść. Ja mam nadzieję tylko, że nie będzie za dużo tutaj wilków, psów, ścierwojadów, krwiopijców i wszystkiego, co najgorsze. A one biegną za mną. To jest najgorsze. O, nadal za mną biegną. Mnie atakują jeszcze chamsko. Myślałem, że już nie będą. Już nie powinny. Hej, wilki, sio. Nadal za mną biegną. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Mam nadzieję, że nie mówi o mnie. Kurde, teraz padnę. O, jak jedna bestia mniej! Idziemy zobaczyć, czy mają łóżko. Mam nadzieję, że mają. Się wyśpię i pójdę na farmę Onara. O, nawet ładnie w tej chatce. Się bardziej w tym Gothicu dwójce posteraj. Czuję się wypoczęty i zregenerowany. Oj, tak, wiem. No,
Wynoś się! Twoja chata, już wychodzę. O, nie chcę zaczepić. No dobra, no to idziemy dalej. Mam nadzieję, że tutaj żadnych potworów już nic nie powinno być. Myślałem, że Buster mnie zatrzyma, ale widocznie nie chce mnie zatrzymać. Pójdziemy polem, tylko to jest chyba też głupi pomysł. Pójście polem. W ogóle tutaj to się dzieje tak inaczej niż w jedynce. W jedynce te NPC dopiero zmieniały pozycję, kiedy tak naprawdę się rozdział zmieniał, prawda? W dwójce te NPC ruszają się non-stop, jak widzicie sam Greg. Czyli jest możliwość, że one się w trakcie całej rozgrywki potrafią przemieszczać. I to jest dosyć hardkorowe, moim zdaniem. Tutaj ćwiczący najemnik. A ty gdzie się wybierasz? Chciałem się tylko rozejrzeć, to wszystko. Na ludzi takich jak ty czekają tu same kłopoty. A ty mi mówisz, że chcesz się tylko rozejrzeć? Ha! Zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tutaj, Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy będziesz mógł przejść. Jak tam sobie chcesz? Możesz mnie przeszukać. Spójrzmy, co my tu mamy. Cóż, nie masz przy sobie zbyt wiele. Poczekaj, zaraz będę z powrotem. Chcę tylko 50 sztuk złota. Tyle wynosi myto. Płacisz tylko raz. To chyba rozsądne rozwiązanie, prawda? Aha, on myśli, że mu zapłacę za to, że przejdę sobie drogą. Ale dłużej. Przecież ja pójdę polem. To było tak oczywiste. Okej, nie atakuje mnie nikt. Więc o to chodziło. Mam swoje zdanie na ten temat. Owce. Jakiś nowy, o tym nie wiesz. Nowy. To naprawdę. Jakiś farmerzy. Nie wiem już. Wilk. O, on nie musi pamiętać. Wszystko, co się słyszy. Nie można na tym polegać. Zupełnie się z tobą zgadzam. Wszystko w porządku? Hej, ja cię znam. Byłeś w kolonii. Czego tu szukasz? Nie, prawda. To było oczywiste. Nie można na tym. Chcę się do was przyłączyć. Czemu nie? Nie mam nic przeciwko tobie. W końcu pomogłeś nam wtedy odbić kopalnię z rąk strażników. Tylko nie myśl, że z pozostałymi pójdzie ci równie łatwo. Dołączyło do nas wielu nowych, elunowych, a niektórzy ze starej bandy mogą cię już nie pamiętać. Nawet ja ledwo cię poznałem. Nie wyglądasz najlepiej. Po upadku bariery ledwo uszedłem z życiem. No to i tak miałeś szczęście. Ja też cię, Wilku, znam, tylko wydaje mi się, że w pierwszej części kto inny tobie dubbingował głos. Na 100%. Inaczej bym się do tego zabrał. Ja wiem, ja wyglądam teraz trochę jak farmer. I to bardzo. Nie można na to liczyć. Czego ode mnie chcesz? Jeszcze nie wiem. Nie mów, że o tym nie wiesz. Raczej nie, ale można się przez. Chcę się przyłączyć do najemników. Tak? A dlaczego niby miałbym pozwolić, żebyś do nas dołączył? To się nikomu nie zmieni. On nawet nie wie, jak się trzyma. Poddaj mnie próbie. Czy to Lee przysłał cię do mnie? Trudno być tego pewny. Więc po cholerę za... Później musiało się tak zdarzyć. Nie wiadomo już, komu można ufać. Na to nie wpadło. A ty gdzie lezie? Do domu, oczywiście. Onar płaci nam za to, byśmy nie wpuszczali tu takich jak ty. Nie mówię ci przecież... Chcę pogadać z Lee. Trudno być tego pewny. Czego od niego chcesz? To nieprawda. Tak, jestem zły i niedobry, wiem. Nie wiadomo już, komu można ufać. Nic na to poradzić. Tak go oczywiście. To ja. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Nie. Świeże mięso, armatnie. Wchodź do środka. Lee jest w prawym skrzydle. Nawet nie myśl o wałęsaniu się gdzie indziej. Ale pamiętaj, trzymaj się z daleka od Onara. Nie lubi, kiedy ktokolwiek się do niego odzywa, tym bardziej bez pytania. Szczególnie zaś nie lubi takich jak ty. Tylko nie gadaj z Onarem. Ba, Onar. Kuszące, prawda? Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Kto cię tu do diabła... Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Skąd to przypuszczenie?
Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No, kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego cało? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. Dlaczego wszyscy myślą, że nie żyję? Nie rozumiem tego w ogóle. Przecież jestem cały zdrów. Co ty tu właściwie robisz? Proste. Kombinuję, jak nas wyrwać z tej przeklętej wyspy. Onar wynajął nas, byśmy bronili tej farmy i właśnie to zamierzamy robić. Ale nie tylko dla pieniędzy. Pomagając chłopom, odcinamy miasto od dostaw żywności. A im bardziej paladyni zgłodnieją, tym chętniej wysłuchają mojej propozycji ugody. A jak będzie wyglądać twoja propozycja? Najogólniej mówiąc, będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły poznasz, gdy nadejdzie odpowiednia pora. Aha, czyli kryjecie się tak samo jak reszta. Rozmawiałeś z Gornem? Co się z nim dzieje? Chyba go jeszcze pamiętasz. Jasne. Złapali go paladyni i wysłali z powrotem do Górniczej Doliny w karnym konwoju. Gdyby drogi do Doliny nie roiły się od paladynów i orków, wysłałbym paru moich chłopców, żeby go wyciągnęli. Ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami w mieście. Pomożesz mi jakoś się do nich dostać? A co cię tak ciągnie do paladynów? To długa historia. Mam mnóstwo czasu. Xardas wysłał mnie z kolejną misją. Mam zdobyć potężny amulet zwany Okiem Inosa. Czyli dalej kumplujesz się z tym nekromantą? Rozumiem. A amulet mają paladyni, tak? O ile mi wiadomo, tak. Pomogę ci dostać się do paladynów, ale najpierw musisz zostać jednym z nas. W jaki sposób możesz mi pomóc w skontaktowaniu się z paladynami? Zaufaj mi. Mam plan i myślę, że się do niego znakomicie nadajesz. Zaprowadzę cię do paladynów, a ty wyświadczysz mi drobną przysługę. Ale najpierw musisz do nas dołączyć. Chcę do was dołączyć. Miałem nadzieję, że to powiesz. Przyda mi się każdy pewny człowiek. Ostatni najemnicy, których przyjąłem, narobili tylko kłopotów. W zasadzie możesz zaczynać od zaraz. Chociaż musimy najpierw wyjaśnić parę spraw, ale to nic wielkiego. Co dokładnie mam wyjaśnić, żeby móc do was dołączyć? Naszym szefem jest Onar, zarządca tych ziem. Możesz zostać na farmie tylko wtedy, jeśli on się na to zgodzi. No i są jeszcze chłopcy. Mogę cię przyjąć, jeśli wstawi się za tobą większość najemników. Tylko nie idź do Onara, zanim wszystko się nie wyjaśni. To bardzo niecierpliwy człowiek. Jak mam przekonać najemników, żeby mnie poparli? Najlepiej udowodnij im, że nadajesz się do tej roboty. Pogadaj z Torlofem. Zwykle kręci się gdzieś przed domem. On podda cię próbie. Jeśli ją przejdziesz, będziesz już prawie jednym z nas. Torlof powie ci wszystko, co musisz wiedzieć. Widzi i słyszy się to. Co wiesz o wodnym kręgu? Można się było domyślić. To nie twoja sprawa. Ejże, powiedz mi. Nie dotyczy mnie to bezpośrednio. Wiem tylko, że to jakaś tajna gildia, za którą stoją magowie wody. Od chwili upadku bariery nie obowiązuje mnie już umowa z magami wody. Oczywiście spróbuję ci pomóc, jeśli czegokolwiek ci potrzeba. Nie mam jednak zbyt wiele czasu. Muszę się troszczyć przede wszystkim o swoje sprawy. Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tym kręgu, to pogadaj z Kordem. On należy do tej organizacji, o ile mi wiadomo. Jestem gotowy, by do was dołączyć. Nie przeszedłeś jeszcze testu Torlofa. Jak leci? A zatem chcesz się do nas przyłączyć, a? Masz jakąś przyzwoitą broń? Nie mów, że o tym nie wiesz. Jaką broń możesz mi zaoferować? Najlepszą! Ten niezły ma handel. Ale za nic 20 leveli na siłę chyba raczej to nie jest w moich możliwościach na razie, na sam początek. Chociaż 20 siły to jest dobre rozwiązanie.
czy magia iść. Nie wiem, w co iść. Kompletnie nie wiem, w co iść. Tylko plotki. Doradźcie. Trudno mi w to uwierzyć. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież... W mieście mówią, że chłopi się buntują. Nie trzeba mi... Bzdury! Po prostu bronimy tego, na co ciężko pracowaliśmy. Tak. To jasne, że ciężar wojny spoczywa na grzbietach wieśniaków. Ale Onar nie będzie się już bezczynnie przyglądał, jak król zdziera z nas skórę. Nic nie dziwi. Mogę gdzieś tu odpocząć? Jeśli chcesz się gdzieś przespać, idź do stodoły. Tylko nie połóż się przez pomyłkę w łóżku jakiegoś najemnika. Onar dba o to, żeby zostawili w spokoju wieśniaków. Ale z obcym spoza farmy mogą zrobić, co im się spodoba. Wiemy wszystko, naprawdę. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak. Śmiesznie. Nie można wierzyć, że wszystko raz pierwszy. Czy ty ktoś jeszcze jest fajny? Hej, ty! Dużo by mnie to kosztowało. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Nie mamy tu miejsca dla mięczaków. Okej, dobra. Nikt nie chce wiedzieć. Ten też jest gadatliwy. Czyli widzę, że wszędzie tak naprawdę można dużo misji zrobić. I o to chodzi. Będę próbuję zrobić wszędzie misji, ile wlezie, żeby wbić jak najwięcej leczeli. Chcę się przyłączyć do Lee. Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce Lee nie będzie miał tu nic do gadania. Co można myśleć? Każe nam tu tylko siedzieć i nic nie robić. Od czasu do czasu mamy tylko postraszyć kilku wieśniaków. I tyle. Mnie to cokolwiek obchodziło. Sylwio zawsze powtarza, że najlepszą obroną jest atak i ma do cholery rację. Tylko chyba jeden mankament jest taki, że nie mam bladego pojęcia, ile będę potrzebował na to odcinków czasu, no i na jakim levelu najlepiej to wszystko robić, tak? Żeby to jakby tak wyglądało w porządku. Na pewno następny odcinek jeszcze będzie taki trochę mniej zorganizowany, ale będę robił zaraz misję, spokojnie. Będę się starał zrobić wszystkie misje, które są po drodze w tym pierwszym rozdziale. Zadam głowie pytanie. Ile było rozdziałów w Gothic 2 Noc Kruka? 6 czy 8? Bo na pewno było więcej niż w 1C. I na pewno ten świat będzie dłuższy i bardziej... no sami wiecie, hardkorowy. Z tego względu, że na razie przedstawiam wam całą mapę, jak to wygląda, gdzie jest jaka farma. Do farmy Akila się udamy niebawem. Żebyśmy mogli się trochę jeszcze pobawić. Teraz nie zatrzyma. Co my tu mamy? Czy ja cię nie znam? A kto pyta? Jestem Buster, jeden z najemników Lee. I lepiej zachowuj się grzeczniej, bo inaczej zbierzesz cięgi. Dobra, czego tu szukasz? Znam Lee. Wszyscy znają Lee. To nic nie znaczy, koleś. Teraz rozmawiasz ze mną. Dokąd zmierzasz? Skoro tak mówisz, idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. Nie wyglądasz na niebezpiecznego. Zdarzyło mi się zabić bestię czy dwie. Pewnie udało ci się rozsmarować parę żuków na polu i przegonić z nor kilka szczurów. Mamy tu do czynienia z orkami. No i jeszcze z tymi szumowinami, strażnikami miejskimi. Imponujące. To nasza branża, mały. Robimy nawet broń i pancerze. Codziennie zmagamy się ze śmiercią. Ale taki wiejski kmiot jak ty nie może o tym wiedzieć. Jak chcesz. Ruszaj się. Mogłem wziąć, że go znam, bo przecież on nas uczył akrobatyki w 1C. Powiedział, że jakoś dziwnie chodzisz. No, dziwnie chodzi, wiem, na co zrobisz.
skakał jak pokaprany, ale to na pewno będę musiał akrobatykę rozwijać z tego względu, że ona będzie potem bardziej przydatna. Właściwie ja nie wiem, czy tutaj trzeba wbić 90 leveli, żeby to wszystko zrobić. 20 siła, 20 zręczność, to jest 40. Chociaż obstawiam, że i tak będziemy mogli się nauczyć gdzieś do setki, 120 na pewno siły u różnych nauczycieli. Potem jeśli chciałbym many, to też 20 leveli bym potrzebował, czyli gdzieś z 40 bym musiał wbić. Z 60. No i wszystkie inne umiejętności, czyli bym musiał być z 80-90 level, żeby to wszystko ogarnąć na full pewnie. Chociaż nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Poznamy się bardziej z tym wszystkim. Kim jesteś? Mam na imię Orlan. Jestem właścicielem tej miłej gospody. Czego ci potrzeba, wędrowcze? Szukasz może miecza? Jakiejś odmiany po rozmowach z tymi wiejskimi sztywniakami? A jeśli sięgniesz po sakiewkę, dam ci to, a może i więcej. Trzymam się od tego z daleka. To rzeczywiście prawda. Odnoszę wrażenie, że gapisz się na mój pierścień. To żadna tajemnica. Nie wiem do końca, co o nim sądzić. Nic nie mogę na to poradzić. To akwamaryn. Znasz ten kamień? Dużo by mnie owszem, to kosztowało. Witaj w kwaterze głównej, bracie pierścienia. To było oczywiste. Czym mogę służyć? Trzymam się od tego z daleka. Znasz gościa z zasłoniętym okiem? Widziałem go już kiedyś. Twardziel. Wynajmował kiedyś u mnie pokój przez jakiś czas. Miał ze sobą olbrzymi kufer. Gdybym go ciągle nie męczył, pewnie w ogóle by mi za ten pokój nie płacił. I tak specjalnie się z tym nie spieszył. A pewnego dnia nagle zniknął razem ze swoim kufrem. Nie chcę mieć nic wspólnego z takim jak on. Nie, jakie zbroje możesz mi zaoferować? Mam tu jedną, która na pewno ci się spodoba. Czyli witamy w siedzibie głównej Wodnego Kręgu. Do Wodnego Kręgu na pewno musimy dołączyć z tego względu, że jak sami wiecie, Sardas nam kazał. To jest taki jeden z rozkazów Sardasa. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam serdecznie Team 2 i widzimy się już niebawem, na pewno. Zrobimy tego pod martwą harpią, to się nazywa. Do zobaczenia, pa pa.